Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj test taniego produktu. Powiem, że taniego, tak, bo on w normalnej sprzedaży, w normalnej cenie kosztuje 17,99. Ja go dostałam na promocji Rossmanowskiej za minus 55, czyli za połowę ceny, powiedzmy. Mowa tutaj o produkcie z Miss Sporty. Jest to produkt, który się nazywa Insta Mousse Matte Foundation i jest to podkład, który ja mam w kolorze 003. Dostępne trzy warianty kolorystyczne. Z tego co, tak wiecie, zerkałam na te testery, to wszystkie są dość ciemne, nie ma takiego jasnego kolorku, ale myślę, że najbardziej neutralnym takim kolorem, wiecie, najbardziej bezpiecznym właśnie jest ten 003. Jest on dość ciemny, ja już go mam dzisiaj na swojej skórze i myślę, że to jest kolor do opalonej cery. Któryś z tych kolorków, teraz nie pamiętam, który jest taki dość różowy, wiecie, no to musicie sobie dostosować, ale ja myślę, że jeśli chodzi o określenie tego kolorku 003, to on jest właśnie taki fajny, neutralny. Mówię, no do opalonej cery jest troszeczkę, powiedzmy, za ciemny teraz, ale naprawdę daje po prostu, ten kolor jest piękny. Dawno nie miałam tak ładnego koloru podkładu, który nie wpada ani w pomarańcz, ani w róż. Bardzo mi się podoba. I teraz tak, ze spraw technicznych 30 ml, tubka jak widzicie taka zwykła. Wyciskany produkt, jest to produkt bardzo gęsty. W nazwie mamy mus i to jest właśnie taki kremowo-musowa konsystencja, bardzo gęsta, bardzo zbita. Zobaczycie w dalszej części, jak będę nakładała. I słuchajcie, tylko Wam szybciutko przeczytam, co w ogóle nam tutaj obiecuje producent. Przede wszystkim pokrywa przebarwienia i minimalizuje widoczność porów, idealne matowe wykończenie skóry, doskonałe krycie bez efektu maski, delikatna formuła o konsystencji lekkiego kremu. Tu bym się z tym nie zgodziła. To, co wszystko mi tutaj obiecuje producent, jak na razie z tym, co widzę, się zgadza, ale delikatna formuła o konsystencji lekkiego kremu, nie powiedziałabym, że to jest lekki krem, utrzymuje się długo, aż do 12 godzin. Wow, i tutaj pochwała dla Miss Sporty. Długo, aż do 12 godzin. Słuchajcie, 12 godzin, gdzie w innych mamy 24. Także no 25. Więc słuchajcie, no super, że to nie jest, wiecie, te 25 czy 24 godziny. Spoko. I tutaj mam napisane, żeby nałożyć niewielką ilość kremowego podkładu Insta Mousse na centralną część twarzy i rozetrzeć do zewnątrz. Tak zalecali, ja to zrobiłam po swojemu. Zobaczycie sobie zresztą i pędzelkiem, i gąbką, żebyście miały porównanie. W każdym razie testujemy. Teraz Was zapraszam, zobaczcie sobie, jak to wygląda w pracy z tym podkładem. No i na końcu oczywiście spotkamy się po kilku godzinach, jak to wszystko będzie wyglądało. No, także testujemy sobie, zobaczymy, czy to będzie hicior za niecałe dwie dyszki. Dobra, słuchajcie, i aplikować podkład będziemy i pędzlem, i gąbką. Zobaczymy. Kasia na swoim filmiku też właśnie nakłada i gąbką, i pędzlem. Zobaczymy, jak będzie z kryciem. W ogóle tu mam syfa, wycisnęłam go. No i wiecie co? Co Wam powiem szybko? Często, bardzo często, jak już nałożyłam cały podkład i zaczęłam konturować twarz, nałożyłam sobie bronzer i tak sobie patrzę i mówię, kurde, na jakieś plamy mi powychodziły. Co ten bronzer robi mi za plamy? I tak zawsze się zastanawiałam, ciekawe, czy ja te plamy mam, czy po prostu rzeczywiście bronzery robią mi plamy, czy nie wiem, to jest źle domyty pędzel, albo no nie wiem, cokolwiek innego. No i dzisiaj patrzę, że ja w tym miejscu mam dwie plamki. I w tym miejscu też mam dwie plamki. I tutaj mam taką ogólnie plamkę. Także, no jakbyście kiedyś widziały u mnie. Taka niżyłka czy co? Jakbyście widziały kiedyś u mnie, że bronzer gdzieś w tym miejscu ma jakieś plamki, czy tutaj, no to wiem, że nie każdy ogląda ten filmik, ale w każdym razie, jakby co. To jakbyście oglądały, ktoś będzie w komentarzach pisał, masz plamy od bronzera, to możecie napisać, że mam po prostu plamy. Dobra, słuchajcie, nakładamy podkład. Podkład jest ogólnie bardzo gęsty. Jak właśnie on jest Insta Mousse i ja nie wiem, czy ten mousse tutaj pasuje do opisu konsystencji, czy po prostu, wiecie, tak go nazwali, ale rzeczywiście ta konsystencja jest taka musowata. O, jak takiego musu. Bardzo fajna. Ja lubię takie konsystencje mimo wszystko. Chociaż od razu muszę stwierdzić, że pewnie będzie mało ekonomiczny, bo no przez to, że jest gęsty po prostu. No i słuchajcie, nakładamy go i widzieliście, że miałam tutaj tego pryszczola. Jeszcze był podrażniony, bo go wycisnęłam dziada.
No, ale widzieliście, że nałożyłam sobie tak, no nie jakoś bardzo dużo, no ale to mi trochę nie starczyło, nawet na te pół twarzy moje, więc muszę troszeczkę dołożyć, także mówię, no ta na pewno konsystencja jego nie będzie ekonomiczna, ale za, no, w promocji tam za te 9 zł, a normalnie chyba macie 17,99 cenę, więc nie jest źle. Tutaj mamy ile? 30 ml. Ale słuchajcie, przy jednej warstwie już naprawdę krycie i to nakładane gąbką, zobaczcie, że jest zacne. O. No naprawdę. Podoba mi się to. I ten kolor, mimo że jest, ja bym powiedziała, tak przeznaczony do skóry takiej opalonej. No to jest taki naturalny w tej opaleniźnie, że fajnie wygląda. Fajnie wygląda. No jest troszeczkę za ciemny, no nie ukrywajmy. No ale słoneczko, więc niedługo twarze będą troszeczkę opalone, więc będzie spoko. I słuchajcie, ja myślę, że on nawet fajnie, zobaczcie, przykrył mi tego tutaj nieproszonego gościa. Jest zgrubienie, no bo ja wyciskałam tego sywka, ale ogólnie jest on zakryty, jeśli chodzi o ten, wiecie, kolor i zaczerwienienie. Także super. Więc gąbką, mimo tego, że gąbka zwykle, bo nie zawsze, ale zwykle zabiera skrycia, za to daje nam naturalny wygląd naszej skóry. No ale mówię, skrycia na pewno trochę zabiera. No to zobaczcie, że krycie jest. No, widzicie to? Piękna i bestia. Widzicie to? Okej, więc tutaj też na... jeszcze mi prysnęło. Nakładam, tak. No i wiecie co? Polecałabym ten podkład. Prysnęło mi się. Nakładać sobie tak bezpośrednio na twarz. Wiecie, nie wyciskać tutaj na dłoń, bo bez sensu. Straci się trochę produktu. Bo on jest taki gęsty, więc bezpośrednio na twarz bym polecała. No i co powiemy tutaj? Czy my mamy większe krycie? Może troszkę. Rzeczywiście. Zaraz będziemy oceniać. Dobra, i słuchajcie, co ja wam powiem? Mi osobiście bardziej podoba się wygląd i wykończenie nałożone gąbeczką, dlatego że ten podkład nałożony gąbeczką jest bardziej wbity w skórę. Jeśli miałabym oceniać poziom krycia gąbka kontra pędzel, no to rzeczywiście gdzieś tam ten pędzel faktycznie daje radę i to krycie jest troszeczkę większe, ale to nie ma jakiejś takiej, wiecie, bardzo dużej różnicy, że powiedziałabym, że wam, że po prostu podkład gąbką daje krycie naprawdę małe, a po prostu pędzlem jest to krycie fajne, średnie i że no lepiej nakładać go pędzlem. To jest też, wiecie, wasza wola, jeśli lubicie nakładać po prostu podkład pędzlem, bardziej wam się to podoba, no to po prostu róbcie to pędzlem. Ja osobiście wolę nakładać po prostu gąbką. Bardziej mi się udało to wykończenie praktycznie w każdym podkładzie. Jednym wyjątkiem jest ten podkład z Eveline HD, który po prostu nie lubi się z gąbką. W każdym razie tak, no mówię, no krycie jest różnica minimalna, ale jakaś tam jest. Na pewno podkład wpija mniej podkładu. Podkład, tfu, pędzel wpija mniej podkładu, to możecie, to muszę wam podkreślić, że gąbeczką musiałam nałożyć więcej tego produktu na buzię. Tak, co do krycia, no to wydaje mi się, że ogólnie krycie mogę ocenić jako dobre, z plusem w kierunku bardzo dobrego, naprawdę. To jest jedna warstwa tego produktu i nawet patrząc na nałożenie gąbką, to kurczę, krycie jest wow. Delikatnie go dołożę, chociaż ja osobiście już nie widzę potrzeby, bo naprawdę no krycie jest, widzicie same. Będę już doklepywała wszystko gąbeczką i na tej stronie. I naprawdę niewiele tego nakładam tak, aha, bo troszeczkę ten mój nos dzisiaj ucierpiał, bo tak się skupiłam tutaj na tych strefach, jak nakładałam i pędzelkiem i gąbeczką, więc trochę więcej nałożę o na nos, żeby ten nos był przykryty, bo tak przyjrzałam się, że na tym nosie to takie lekkie były prześwity. No i tak jak wam mówię, naprawdę krycie jest no
Fajne, fajne. Czego bym Wam nie polecała? Ja nałożyłam ten podkład, jak widzieliście, tutaj pod oczy, ale on pod oczami nałożony jako, nie wiem, byście chcieli nałożyć sobie sam podkład i już nie używać korektora, bo on daje fajne krycie i te cienie mi pokrył, tak? Ale ja myślę, że on w roli korektora jest za gęsty i powiedzmy za ciężki, bo pochodził we wszystkie moje zmarszczki, więc raczej ominęłabym te okolice. No ja już widzicie, zrobiłam jak zrobiłam, więc troszkę sobie doklepię i już korektora też użyję. Tak już więcej nie nakładałam na powieki, bo się zorientowałam po prostu w trakcie, ale w każdym razie taka moja uwaga. I jego musicie w takich miejscach jak skrzydełka nosa, jakieś tam zmarszczki, zagięcia na twarzy, jak macie, jak to mogę tak powiedzieć, musicie nałożyć. Dokładniej przyłożyć się do tego, bo jest to gęsty podkład i po prostu jak go nie rozłożycie albo go słabo rozłożycie, to tak po prostu zostanie. O. No i jeśli chodzi o kolor, to bardzo, bardzo mi się podoba kolor. Nie jest różowy, nie jest pomarańczowy. Bardzo ładnie wygląda. Naprawdę, jak ktoś ma tak lekko opaloną cerę, to jest po prostu piękny. Naprawdę, to jest piękny kolor podkładu. On ma tylko trzy do wyboru, więc niewiele, ale ten jest po prostu. No, naprawdę, bardzo, bardzo mi się podoba. Także, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o aplikację. Ja dokończę makijaż i co? No i do Was wrócę z takim krótkim podsumowaniem i później się zobaczymy po kilku godzinach. O. Dobra, słuchajcie, bo nie zrobiłam żadnego zbliżenia, jak sam po prostu podkład wygląda. Bo to też jest, myślę, że istotne. Ale ma takie zakończenie. Wykończenie półmatowe, bym powiedziała. Nie jest do końca takie, wiecie, suche i matowe, bo on w tej swojej musowatej konsystencji jest tak jakby delikatnie, powiem to, tłusty. Chociaż nie jest, wiecie, tłusty, że mi się słowo tłuste kojarzy źle, ale w każdym razie, że to ta jego musowata konsystencja jest tłusto, powiedzmy, nawilżająca, to po prostu to wykończenie matowe nie jest takie, wiecie, suche, matowe i podkreślające suche skórki. No mi osobiście się podoba to wykończenie. Podoba mi się to, jak on wygląda na buzi. Naprawdę, kurczę, no dawno, dawno podkład, jakikolwiek podkład nie wyglądał tak dobrze na mojej buzi, bo wiecie, że ja teraz jestem na etapie poszukiwania jakiegoś podkładu dobrego, który właśnie nie będzie podkreślał swojej skóry, który nie będzie wyglądał jak po prostu brudny na twarzy. No, ten jest naprawdę spoko. Myślę, że dużo tutaj zawdzięczamy temu kolorowi. Ten kolor jest naprawdę ładny. Dużo, dużo on tutaj daje na plus. No, podoba mi się. Dobra, kochani, makijaż wykończyłam i tak jakbyście chciały, tylko szybciutko Wam powiem, co mam na twarzy, bo możecie zadawać pytania. Na brwiach mam nowość Maybelline Brow Satin w kolorze Dark Brown, nie, Medium Brown. I bardzo podobają mi się te brwi. Naprawdę fajny kolor ma ta kredka. Troszeczkę się bałam, że będzie właśnie wpadał w taki kolor i że nie polubimy się za bardzo, ale to jest taki bardziej bym powiedziała neutralny brąz i super. Bardzo, bardzo się cieszę. Na pewno się myślicie, co ja mam takiego na ustach. Marka Cien, jest to szminka w numerze 3. Pokazywałam Wam zdjęcie ostatnio na Instagramie. W vlogu też nagrywałam, tylko nie wiem, który filmik się nagra pierwszy. Tam sobie ją testowałam, dzisiaj testuję sobie ją drugi dzień. No, bardzo, bardzo ładny kolor, ale tak szybko Wam powiem. To jest ta sama formuła i ogólnie podejrzewam, że to jest ten sam produkt co z Lovely Extra Lasting, to jest też w numerze 3. Kolorki się różnią, więc to nie jest ten sam kolor, ale formuła jest ta sama. To produkuje Vibo, to też produkuje Vibo, więc ja podejrzewam, że to jest, wiecie, taki odpowiednik, tak jak w Biedronce B-Beauty produkuje, czy nie wiem czy teraz, ale produkowała na pewno Taupa, więc coś na tej zasadzie. Tak, rzęsy, tusze, dwa w sumie z Eveline, ten tusz Volume Extension i Volumix Fiberlast i
Bronzer to jest Golden Rose w numerze 3, Terracotta Powder i troszeczkę dodałam sobie tego z Lovely w kolorze Milk Chocolate i do tego mam rozświetlacz z Miss Sporty. Co jeszcze tutaj mam, tak patrzę na siebie, żeby nie zapomnieć. Kreski dzisiaj narysowałam sobie linerem, jedyny liner jaki ja mam to jest liner... Czekajcie, go znajdę. O, to jest Scandalize z Rimmela, ale on już tak słabo pisze, więc tak marny ten efekt wyszedł, ale trudno, niech będzie, do czerwonej śminki pasują mi kreski. Więc słuchajcie, tak, makijaż mam gotowy, puder, bo to jest ważna kwestia, fixing powder od Vibo, jeśli chodzi o test podkładu, ten puder nie jest jakoś mocno matujący i mi na tym zależało, ja nie lubię takiego sztywnego matu na buzi, więc używam sobie takich pudrów mniej matujących, no i całość wygląda tak, bardzo, bardzo mi się podoba, fajnie mi się pracowało bronzerem, rozświetlaczem, pudrem, nie zrobiły się żadne plamy, więc wszystko spoko, jak na razie. Duży kciuk w górę, zrobię Wam zbliżenie, jak to wygląda z pudrem. Ja już ten produkt mam z godzinę, dobrą godzinę, tak, bo już jest prawie dochodzi 9, ale zanim narysowałam kreski, zanim zrobiłam usta, no to trochę minęło, więc tak, więc nie patrzcie, bo pewnie usta nie wyrysowałam prosto, ale to jest moja zmora, jeśli chodzi o ciemne szminki. Tak, więc on już chwilę posiedział, jeszcze się nie wyświecił naturalnie, moja skóra jeszcze się nie wyświeciła, więc na to jeszcze troszeczkę czekam i wtedy myślę, że efekt mnie bardziej zadowoli. Jak na tą chwilę jest naprawdę, naprawdę dobrze, podoba mi się to, co widzę, podoba mi się wykończenie, podoba mi się to, jak on wygląda na mojej buzi, krycie, no spoko, naprawdę jest spoko. Także moi drodzy, tak to wygląda z bliska. No i co? I testujemy sobie, jak on będzie na tle godzin wyglądał i jak będzie się spisywał. Dobra kochani, jestem ze sprawozdaniem, jesteśmy 7 godzin od momentu nałożenia podkładu na buzię i ja jeszcze chwilkę będę miała ten podkład, ale zaraz będę zmywała makijaż z tego względu, że no już nagrałam sobie wszystko, co nagrać chciałam, no i wiecie, jak jestem w domu i nie potrzebuję makijażu, to po prostu go zmywam, więc też to za chwilę uczynię i chciałam przytrzymać go tak 7 godzin, chociaż no patrząc na moją twarz teraz tutaj w lusterku, to ja myślę, że on jeszcze z 5 godzin śmiało by super wyglądał na buzi. Ja go miałam wczoraj na sobie i miałam go wczoraj na pewno około 8-9 nawet godzin i też z efektu byłam mega zadowolona i słuchajcie, jak na razie zapowiada się hit za 20 zł, także Kasiu, do Ciebie się zwracam, bo dzięki Tobie odkryłam ten produkt. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za polecenie tego produktu i po prostu, no jak na razie ja jestem bardzo, bardzo zadowolona i słuchajcie, on... Ja go nie przypudrowywałam, ani nic z nim nie robiłam kompletnie, a zobaczcie, że praktycznie moja twarz się w ogóle nie świeci. Teraz w ogóle też jest takie beznadziejne światło, tutaj może trochę przybliżę lampę. Zobaczcie, że nawet jak lampa bezpośrednio tutaj mi na twarz światło się świeci, w ogóle nie widać świecenia. On tak dobrze trzyma... Nie mat, bo to nie jest mat, tylko po prostu dobrze trzyma tą twarz w ryzach, ten takie satynowe wykończenie, że naprawdę ja jestem po prostu w szoku. Ja użyłam tego pudru z Vibo, on nie jest mocno matujący i no szok, po prostu szok. Wygląda twarz naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo ładnie. Troszeczkę wszedł mi tutaj w zmarszczkę i widzę, że delikatnie w skrzydełka nosa, ale słuchajcie, to jest podkład bardzo, bardzo gęsty i jeżeli go dobrze nie rozetrzemy i dobrze go nie zagruntujemy w tych momentach właśnie takich zmarszczkowych, no to ja podejrzewam, że mimo wszystko on będzie nam wchodził, czy mamy małe zmarszczki, czy mamy duże zmarszczki, także wiecie, dobrze tutaj aplikujemy i dobrze gruntujemy i myślę, że problem będzie z głowy. W każdym razie wygląd po prostu wow, jest za ciemny, widać, ja nie wiem, czy widzicie to w kamerze, czy tak bardzo to widać, ale no troszeczkę jest za ciemny jednak, no tak. Ta twarz moja powinna być troszeczkę bardziej, znaczy twarz i ciało, tak? No bo teraz twarz sobie wzięłam, roztarłam tutaj bardziej, no widzę, że tutaj mam takie jaśniejsze. Ale ogólnie kolorek jest bardzo ładny, naprawdę dodaje urody całemu wyglądowi twarzy. I ogólnie no pięknie wygląda na buzi, no pięknie trzyma wszystko, no bez zarzutu. Po prostu on wygląda w tym momencie, oprócz tutaj skrzydełek na sadzie troszeczkę mi się osadził i tej zmarszczki, tak jak ja bym przed chwilą go nałożyła. Naprawdę, no po prostu jestem w szoku, to jest jakiś hicior, po prostu zapowiada się hicior za tak niewielkie pieniądze i w takiej marce, wow, naprawdę wow,
Podoba mi się bardzo i czuję się bardzo komfortowo, nie czuję praktycznie podkładu na buzi, chociaż on dla mnie nie ma lekkiej konsystencji. Raczej bym zaliczyła tą konsystencję do bardziej takiej nie ciężkiej, ale no jednak to jest mus, taki bardzo, bardzo gęsty produkt, więc no on powinien być wyczuwalny na twarzy, a nie jest po tych 7 godzinach, więc naprawdę, naprawdę spoko, nie ściemniał, jest za ciemny, ale nie ściemniał, no same ochy i achy jak na razie, naprawdę. Zbliżę Was. Nie, mówię, ta zmarszczka i lekko skrzydełka nosa, to tak jak Wam mówię, aplikacja inna bardziej i mocniejsze zagruntowanie tutaj jakimś mocniejszym może pudrem i zobaczcie, naprawdę no wszystko wygląda tutaj wow, naprawdę wow i wow. Nawet zobaczcie, ten pryszczol tutaj jeszcze nie wyszedł. I troszeczkę może on jest starty w obrębie ust, dlatego że ja zmywałam tą czerwoną szminkę, no i troszeczkę tutaj go dokładałam delikatnie, no i ale tak naprawdę delikatnie i troszkę zapudrowałam, no i nałożyłam tą jasną konturówkę, żeby po prostu nie wyglądać głupio, no ale w każdym razie naprawdę, no super. Konturówkę, którą mam na sobie, bo możecie mi zadawać pytania, to jest ta konturówka z Vibo w numerze 5. Matowa automatyczna kredka do ust z formułą długotrwałą. Million Dollar Matte Liner w numerze 5, powiedziałam chyba. Czyli taki fajny, różowo przybrudzony nudziak. Także słuchajcie, no co ja mogę Wam więcej powiedzieć? To, co mówił producent, że przykrywa przebarwienia i minimalizuje widoczność porów, super. Rzeczywiście on taki daje troszeczkę efekt jakby rozmycia. Następnie idealne matowe wykończenie skóry, matowe, nie takie satynowe, ale widzicie, że to się utrzymuje bardzo, bardzo długo. Doskonałe krycie bez efektu maski, zgodzę się, ale jest to podkład, który troszkę widać na buzi. No i no nie ma tak, że nałożymy taki podkład, który ma naprawdę bardzo dobre krycie, bo on ma bardzo dobre krycie i że po prostu on będzie niewidoczny na naszej buzi. I mi to absolutnie nie przeszkadza. Delikatna formuła o konsystencji lekkiego kremu, z tym się nie zgadzam. Gęsty, taki musowaty, więc dla mnie ta konsystencja jednak jest troszeczkę cięższa. No i utrzymuje się długo, aż do 12 godzin. Ja podejrzewam, że utrzyma się do 12 godzin, tak jak producent nas tutaj zapewnia i z tym się zgodzę, oprócz tego jednego. No mówię, 7 godzin tutaj jest i wczoraj miałam na pewno 8 godzin miałam, jak nie 9. Więc tak, słuchajcie, naprawdę, naprawdę, naprawdę sponsor dzisiejszego filmu, słowo naprawdę. Jestem bardzo zadowolona. Kurczę, no hicior, no po prostu jak na razie hicior. Jak nie pozapycha, to będzie hicior. Mega mi się podoba. Mega, mega mi się podoba. Dobra kochani, to tyle. Jeśli miałyście ten produkt, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja się z Wami już żegnam. Pięknie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym filmiku. Buziaki!